Piotr Przybecki, trener naszej kadry. Jesteśmy tuż po turnieju Four Nation Cup. Nasz zespół wygrał 2 mecze. Seria rzutów karnych dwukrotnie udana, bo zwycięska. No jak właśnie takie turnieje budują? Bo to na pewno jest duże i osiągnięcie, ale też bardziej to w sferze mentalnej to trzeba chyba tak rozpatrywać. No na pewno, a szczególnie, znaczy nie tylko karne, ale te końcówki meczu, gdzie my musimy gonić wynik, bo myśmy i z Japończykami, i z Rumunami gonili wynik, wychodzili na prowadzenia. Mieliśmy piłkę wczoraj meczową z Japończykami w końcówce. Dzisiaj zachowaliśmy zimną krew i zdobyliśmy bramkę, wyciągając bramkarza i grając na 3 koła. Także to są takie momenty, które no, tego się nie da wytrenować, to trzeba po prostu przeżyć. I z tego względu te mecze były dla nas oczywiście bardzo cenne. Dzisiaj też były momenty bardzo dobrej obrony, bo przypomnijmy pierwszy kwadrans Rumunii bez gola z gry. Tak, to było rzeczywiście, ten początek był atomowy, ale no, my musimy też dołożyć jakość gry w ataku. Bo gdybyśmy nie popełnili paru błędów i wykorzystali sytuację, byłoby jeszcze lepiej. Tylko trzeba pamiętać o tym, że tam w tym okresie Mateusz Kornecki też obronił bardzo dużo piłek. Dzisiaj nie grali Przemek Krajewski, to wiemy, że wczoraj była kontuzja, ale podobnie z Pawłem Paczkowskim? Tak, i oni na 99% nie pojadą z nami, bo zbyt duże jest ryzyko, tak samo jak i z Adamem Morawskim, także ta trójka zostanie w domu. Właśnie, bo teraz jeszcze chwilka dosłownie odpoczynku, ale już za chwilę turnieje w Hiszpanii, no i tak to będzie 2 mecz ze Szwajcarią. Tak, i to są kolejne mecze, które dla tych chłopaków tutaj, niektórzy są przecież debiutantami, to jest ogromne przeżycie. Ważne zawody w kontekście budowania tego zespołu dalej. Dzisiaj, tak jak wspominamy, był bardzo dobry okres gry obronnej z 2 obrotowymi w środku, z Kamilem Szczypczakiem, z Maćkiem Gębalą, po bokach był Denis Szczęsny, Przybylski czy Marek Szpera i naprawdę tam było bardzo dużo pracy i bardzo dużo pozytywów. No jak mówię jeszcze raz, to jest nie wszystko, bo do tego to trzeba dołożyć większą jakość gry w ataku. Właśnie ta ostatnia akcja, wzięty czas, jakie były wskazówki dla drużyny? Myśmy już wiedzieli wcześniej, co zagramy, dlatego że na poprzednim czasie Hiszpanów myśmy już rozmawiali o tym, co zagramy w tej ostatniej akcji. I wszyscy wiedzieli, co zrobią, bo myśmy to trenowali wprawdzie niedużo, ale wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi. Denis Szczęsny zachował się bardzo przytomnie, ściągnął obrońców na siebie i praktycznie z lewego skrzydła musieliśmy to skończyć. Przed nami nowy rok, czego panu i drużynie życzyć? Jak najwięcej sukcesu, oczywiście, żebyśmy jak najszybciej dostali się na te najważniejsze turnieje, bo to jest główne doświadczenie dla takiego zespołu jak my i żebyśmy się budowali na tego typu zawodach jak dzisiaj. Życzymy wszystkim kibicom piłki ręcznej jak najlepszego 2019. Właśnie, dziękujemy bardzo w imieniu kibiców i drużynie właśnie będziemy kibicować przez kolejne miesiące. Dziękujemy bardzo.